she says, I'm climbing Mount Everest. And I says, have you lost your mind? And she says, no. She says, I've always wanted to do it. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam historię, która jest dowodem na to, że warto spełniać marzenia, ale warto robić też to z głową i nie za wszelką cenę, bo może się to naprawdę tragicznie skończyć. Zapraszam Was do dzisiejszego materiału. Rozdział pierwszy. Wielkie marzenia. Shiraya Shah urodziła się w Katmandu w Nepalu, ale dorastała w Bombaju w Indiach, skąd wyjechała do pracy na statkach wycieczkowych. Podczas jednego z kursów poznała Bruce'a Clorfina, kanadyjskiego muzyka, w którym się zakochała ze wzajemnością. To dla niego przeniosła się do Toronto w Kanadzie, gdzie otworzyła firmę importującą żywność z Indii. W 1988 roku, kiedy dziewczynka miała 9 lat, wraz z rodzicami przeleciała helikopterem wokół Everestu. Góra zrobiła na Shree tak wielkie wrażenie, że od tego dnia marzyła o zdobyciu najwyższej góry świata. Kobieta była bardzo ambitna i chciała rozwijać się nie tylko w biznesie, ale także w polityce. Była nawet kandydatką w wyborach powszechnych w prowincji, w której mieszkała. Jej mąż mówił, że za cokolwiek brała się jego żona, robiła to z wielką pasją i nie dało jej się od tego oderwać. Była bardzo ambitna i uparta. Shreya postanowiła, że 2012 rok to będzie odpowiedni czas na zrealizowanie swojego dziecięcego marzenia, o którym myślała od 24 lat. Mąż próbował ją odwieść od tego pomysłu, jednak nie udało mu się. Wiedziała, że sama nie jest w stanie wejść na najwyższy szczyt świata. You have to find some good guides, the travel agency who knows already, who has knowledge, Sherpa who's gonna be climbing, showing you the way. Skontaktowała się z nową, mało doświadczoną agencją Atmost Adventure Trekking, która poinstruowała ją, jak ma się przygotować do wyprawy na najwyższą górę świata. Powiedzieli, aby jej treningi oparte były na budowaniu jak najlepszej kondycji, a kiedy pojawi się w Katmandu, to po 18 dniach trekkingu dotrze do bazy pod Everestem i tam przewodnicy nauczą ją, jak korzystać z drabin, rozwieszonych poręczówek i wszystkiego, co niezbędne do wejścia na szczyt. Kanadyjka zakładała więc na plecy obciążony 20-kilogramowy plecak i ruszała z nim na długie spacery po wzgórzach w okolicy Toronto. A trzeba wziąć pod uwagę, że były to bardzo niskie góry. Z tego co wiem, to do około 1000 metrów. Jej plan treningowy był męczący i wykonywała go sumiennie. Obejmował zajęcia zarówno z karate, jak i wspinaczki skałkowej. Warto podkreślić, że kobieta poświęcała wiele godzin dziennie na odpowiednie przygotowanie fizyczne, jednak nie wyjeżdżała na żadne wyprawy na niższe od Everestu szczyty, aby zebrać niezbędne górskie doświadczenie. Swoją wyprawę reklamowała tym zdjęciem, które zostało przerobione w Photoshopie, aby za nią widać było piękne, ośnieżone szczyty, po których kobieta nigdy się nie wspinała. Jak pewnie wiecie, wielu idących na szczyt Chomolungmy wspinaczy chciało być pierwszymi w jakiejś kategorii i także Shreya oświadczyła, że jeśli zdobędzie szczyt, to będzie pierwszą Kanadyjką pochodzenia azjatyckiego na szczycie Everestu. Być może to właśnie z tego powodu jej wyprawą zainteresowały się nawet lokalne media. Aby wziąć udział w wyprawie, kobieta zastawiła swój dom w Toronto, gdyż wszystkie koszty wynosiły prawie 100 tysięcy dolarów, a inne źródła podają, że około 60 tysięcy dolarów. Rozdział drugi. Wyprawa. Podczas wspinaczki do wyższych obozów kobieta miała bardzo wolne tempo. Mijali ją kolejni wspinacze, jednak była niezwykle wytrwała i docierała na coraz to wyższą wysokość. Przedstawiciele agencji zwracali uwagę, że mimo jej wolnego tempa nie miała objawów choroby wysokościowej. Had she ever climbed a mountain before? No. I think she never. No. She told me when had she ever been on an ice ladder, either horizontal or vertical? No, never. She don't have no experience. She don't have nothing mountain experience. So how on earth could you expect that she could make it up to the top of Mount Everest? Okay. I talk with her. Every time she say, I can do it. I can do it. I can do it.
Doświadczeni przewodnicy tacy jak Russell Bryce wspominają, że sezon w 2012 roku był bardzo niebezpieczny. Spadało wiele lawin i często zrywały się seraki. Jeden z nich spadł na obóz trzeci, niszcząc całkowicie 18 namiotów, w którym zaledwie 6 godzin wcześniej znajdowało się 35 ludzi. Wszyscy oni mieli olbrzymie szczęście. Jeden z szerpów powiedział nawet Kanadyjce, aby nie szła na szczyt, bo zabije i siebie, i swoich przewodników. Niestety, mimo powolnego tempa, udaje jej się dotrzeć do obozu czwartego na wysokości 8000 metrów, z którego nastąpić ma atak na szczyt. Jest piątek, 18 maja 2012 roku. Wszystkie prognozy mówią o zbliżającym się oknie pogodowym, więc wiele agencji rozlokowało swoich klientów w namiotach obozu czwartego. Co ciekawe, Shirai we wspinaczce na szczyt nie towarzyszył żaden z doświadczonych przewodników agencji Atmost. Zamiast założyciela i lidera agencji, Ganesha Thakuri, na jej partnerów wyznaczono dwóch mało doświadczonych szerpów. Ci, co widzieli ją później idącą na szczyt, wspominają, że robiła jeden lub dwa kroki i zatrzymywała się na kilka głębokich oddechów. Szacuje się, że aż 150 wspinaczy próbowało dotrzeć na szczyt 19 i 20 maja tego roku, ponieważ spieszyli się oni, aby skorzystać z krótkiego okna pogodowego. Wielu czekało w obozie od kilku dni na szansę udania się na szczyt. Shiraya na szczyt wyruszyła w nocy 19 maja. O 11 rano, po prawie 16 godzinach wspinaczki, usiadła, aby odpocząć. Ze względu na dużą ilość ludzi przed ostatnim trudnym technicznie fragmentem, znanym jako stopień Hillarego, zrobił się olbrzymi korek. Każda minuta stania w nim odbierała siły i tlen, którego w butli było coraz mniej. Podczas wspinaczki zmęczoną Shiraję minął właściciel agencji Atmost. Kiedy wracał ze szczytu, ponownie spotkał on swoją klientkę, która szła już bardzo wolno i była bardzo wyczerpana. Kończył jej się również tlen w butli. She have only 20 minutes left oxygen. Mm-hmm. 20 minutes left. Right. She don't have any more oxygen after this. Właściciel postanowił oddać jej własną aparaturę tlenową. Szerpowie namawiali ją, żeby zawróciła. Właściciel zapytał także swoich pracowników, czemu jej jeszcze nie zawrócili. Zanim cokolwiek odpowiedzieli, wtrąciła się sama Shiraya, mówiąc, że jeśli chcą iść na dół, to niech idą, ale ona zmierza na szczyt. She says like, no, I spend money and my goal is to reach to summit. And then, you know, anyhow I will go. So in this case we cannot do anything. W końcu niemal po 19 godzinach wspinaczki Kanadyjka wchodzi na wierzchołek Everestu. Dochodzi 14:30 i za kilka godzin zajdzie słońce. Wejście Shirai wymownie podsumował Russell Bryce. Amazing determination, but absolutely stupid. But without any direction and anyone to say come back. Na szczycie kobieta spędza niemal pół godziny i dopiero po 15 rozpoczyna zejście do obozu. Zaczyna się wzmagać wiatr, temperatura dochodzi do minus 40 stopni. Wraz z szerpami porusza się bardzo wolno. Na wysokości ponad 8500 metrów zastaje ich noc. Kilka godzin później z obozu czwartego rusza kolejna fala himalaistów zmierzających na szczyt. Spotykają oni wyczerpanych szerpów, uderzających w buty siedzącej Kanadyjki, próbując w ten sposób pobudzić krążenie w jej nogach. Kobieta wstaje tylko wtedy, gdy trzymają ją pod pachami dwaj mężczyźni. Od wielu godzin schodzi bez tlenu. Ostatnimi słowami, jakie wymawia, to proszę, nie pozwólcie mi umrzeć. Uratujcie mnie. Jednak szerpowie nie są w stanie dłużej ciągnąć kobiety ze sobą i zostają z nią do czasu, kiedy ta nie jest już w stanie się ruszać i przestaje mówić. Później rozpoczynają walkę o własne życie. Shiraye zostawiają wśród dziesiątek himalaistów, którzy mijają ją idąc na szczyt. Jeden z szerpów, Pemba, mijając ją, zatrzymuje się i próbuje pomóc. Jednak kobieta już nie reaguje. Zrobił jej wtedy ostatnie zdjęcie i ruszył w górę. Ciało kobiety znajdowało się na górze jeszcze przez 10 dni. Jako że znajdowała się stosunkowo blisko obozu czwartego, powiodła się akcja sprowadzania zwłok z góry. Najbardziej absurdalne były tłumaczenia lidera agencji, który stwierdził, że dzień przed atakiem szczytowym powiedział Shirai, żeby nie szła na szczyt, a wcześniej ostrzegał ją, mówiąc, że jest mało doświadczonym wspinaczem.
To tak jakbyście chcieli wystartować w wyścigu Formuły 1, skontaktowali się z Ferrari i powiedzieli, że zapłacicie im 100 tysięcy dolarów za udział w wyścigu. Oni się zgadzają i każą ci przelecieć pół świata na Grand Prix Brazylii, w którym wystąpisz. Przychodzi w końcu ten upragniony dzień wyścigu, wszyscy kierowcy wsiadają do swoich bolidów, a tu nagle podchodzi do ciebie szef Ferrari i mówi, żebyś wysiadał, bo przecież nie masz nawet prawa jazdy. No to jest dokładnie taka sama sytuacja. Lider agencji zgodził się, aby Kanadyjka wzięła udział w wyprawie na Everest, a nie w wyprawie do czwartego obozu na Everestie. Więc przyjmując ją do swojego zespołu, miał świadomość, jakie ona ma doświadczenie i jaki jest jej cel. Priya Ahuja twierdziła, że jej przyjaciółka nie otrzymała żadnego ostrzeżenia, że przy tak ogromnych korkach kontynuowanie jej wejścia było tak niebezpieczne. Outside Magazine, który miał swojego reportera pod Everestem, poinformował kilka dni później, że dwóch szerpów prosiło Kanadyjkę, by zawróciła tuż przed godziną 14. Lecz ona wielokrotnie odmówiła, mówiąc: nie, ja muszę iść. W ciągu tych dwóch tragicznych dni, 19 i 20 maja, na zboczach Everestu zginęło 6 wspinaczy, a w całym 2012 roku ofiar było aż 11. Był to najtragiczniejszy sezon na najwyższej górze świata od 1996 roku. Słynnego himalajstę Konrada Ankera zapytano, co jest przyczyną, że zagrożeni życiem ludzie wbrew rozsądkowi, wyczerpani, niestrudzenie wspinają się na szczyt. Pomijając fakt, że wielu z nich przez kilka lub kilkanaście lat oszczędzało olbrzymie kwoty pieniędzy, aby wziąć udział w tej wyprawie i mają świadomość, że ta szansa już nigdy się nie powtórzy, to Anker wskazał jeden dla wielu być może zaskakujący fakt. Wielu z szerpów jest buddystami tybetańskimi, których kultura i zasady religijne zniechęcają do konfrontacji. Nie są asertywni i jeśli ich klient nalega, aby iść na szczyt, oni wbrew swojemu doświadczeniu, wiedzy i rozsądkowi nie protestują zbyt długo. To wszystko na dzisiaj. Ja jestem ciekaw waszej opinii, co wy myślicie o tej historii, po czyjej stronie jest tu wina. Wiem, że często agencje wyprawowe, kiedy zgłaszają się do nich klienci, którzy chcą iść na Everest, to wymagają potwierdzenia, jakie szczyty wcześniej zdobyli i czy są na tej liście szczyty, które jakby gwarantują tej osobie wymagane umiejętności i doświadczenie. A jeśli ta osoba nie może pokazać i udowodnić, jakie szczyty zdobyła, no to po prostu mówią, że okej, chcesz jechać na Everest, to najpierw pojedź z nami na przykład na Denali czy coś niższego, łatwiejszego i jak się tam sprawdzisz i przewodnicy stwierdzą, że się nadajesz, to potem pojedziesz z nami na Everest i też już będziesz miała większe, czy miał większe doświadczenie. Więc to jest takie rozsądne podejście. Zapraszam was na fanpage Szczytomaniacy oraz na profil na Instagramie Szczytomaniak. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć.